Osobiście przeraziła mnie taka wypowiedź Franciszka, biskupa Rzymu. Tak powiedział ostatnio. To nie jest dogmat, to tylko moja myśl. Lubię myśleć o piekle jako będącym pustym. Mam nadzieję, że tak jest. Lubię myśleć o piekle jako będącym pustym. Mam nadzieję, że tak jest. Mamy problem. Bo najwyższy człowiek w Kościele stwierdza, że wszystko zgodzenie na to, że piekło jest puste, jeżeli w ogóle jest, że tam nikogo nie ma, czy nie ma tam z szatana, demonów potępionych, to gdzie oni są teraz? W niebie? Czy piekło jest puste, a niebo jest wypełnione przez dobrych i złych. I tych świętych i tych, którzy się nie nawracali, bluźnili Bogu. Piekło jest niestety straszne, przerażające i wypełnione po brzegi. Wizja dzieci Swatimy o tym mówi, które widziały piekło Matka Boża im pokazała to, żeby modlili się o uratowanie grzeszników. Straszne miejsce, przerażające, wieczne, złe duchy, demony, potępieni. Tak przerażające, że dzieci mówiły, że gdyby matka Boża nie obiecała, bym nieba, to by wszystkie one umarły w jednym momencie. Tylko chwilę widziały piekło. A co dopiero tam być i cierpieć na wieki? Święta Faustyna też opowiadała, była w piekle, i opowiadała, że żeby nikt nie mówił czasami, że piekła nieba. Jest taka jest opis wizji tego piekła, w dzienniku można sobie poczytać. Ona była tak przerażona. Opowiadała, jakie tam męki ludzie cierpią, była przerażona, co tam się dzieje, w jakim strasznym stanie piekielnym są ludzie, różne męki różnego rodzaju, różne stany potępienia, przerażający szatan, to wszystko przerażające demony i ludzie, którzy widzą przerażające swoje zło i tak będzie na zawsze. I powiedziała to, żeby właśnie ludzie wiedzieli, że coś takiego jest. Mówienie, że piekło jest puste, mam taką nadzieję, że jest puste, to jest przerażające. To znaczy, znaczyłoby właściwie, każdy może robić, co chce, no bo nie będzie w piekle. Każdy, wszyscy będą w niebie. Więc właściwie po co my tu jesteśmy, po co się modlimy, skoro to nie ma znaczenia. Bo Pan mu wszystkich weźmie do nieba. Przecież to jest bluźnierstwo. To jest herezja. Jak trzeba się modlić za ludzi Kościoła, bo nie było tak, żeby tam trafili i wtedy by się musieli sami przekonać, że piekło nie jest puste.